Koguty słyną z uczciwości i prawdomówności. Szmatławiec. Świnie. Osoby urodzone w znaku świni, kozy, powinny jednak w tym całym szaleństwie dostrzec metodę i podchodzić do wszystkich wydarzeń ze spokojem. Szmatławiec. Daj się spokój. Albo Jezus jest dla ciebie wszystkim, albo potrzebujesz horoskopów. Będąc kiedyś u fryzjera, zdarzyła mi się taka śmieszna sytuacja. Z nudów zacząłem przeglądać kolorowe czasopisma i w jednym z nich natrafiłem na horoskop. Postanowiłem przeczytać ku mojemu zdumieniu, a byłem, trzeba przyznać, wtedy już klerykiem i zasadniczo wszystko w moim życiu zmierzało do tego, żeby zostać księdzem. Przeczytałem, że w tym tygodniu spotkam miłość swojego życia. Bardzo mnie ta informacja tak zastanowiła. Oczywiście nie wierzę w horoskopy, ale postanowiłem poszukać tej miłości życia. Minął jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, właściwie cały tydzień, miesiąc. Po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że nic specjalnego się nie wydarzyło. Kiedy jakoś sobie o tym przypomniałem, to po prostu zacząłem się śmiać, myśląc o tym, jak wielkie głupoty pisane są w wszelkiego typu horoskopach i wróżbach. Dlaczego ośmielam się mówić z taką ironią o tego typu gazetach, czasopismach, portalach, telefonach, za które się płaci, a w których mają przepowiedzieć świetlaną bądź tragiczną przyszłość twojego życia? Ten temat ma bardzo ścisły związek z Jezusem. Albo Jezus jest dla ciebie wszystkim, jest twoją przyszłością i niczego nie musisz się bać. Albo potrzebujesz horoskopów. Dla człowieka wierzącego nie jest konieczne wiedzieć, co wydarzy się jutro. Ważne jest, żeby czuć całym sercem, że Bóg jest ze mną w każdej sytuacji. Że Bóg nie pozwoli tobie zginąć, bo naprawdę cię kocha. Tylko czy ty w to wierzysz? Życie i kariera. Z pewnością w przyszłym tygodniu ukaże się kromka Słowa Bożego. Jeśli nie chcesz jej przegapić, musisz udać się do YouTube'a i Facebooka. Zapraszamy!